Żadne ze zdjęć Słońca, które pokażemy w tym filmie, nie zostało wygenerowane komputerowo. Zobaczysz prawdę. Żyjemy na krańcu spiralnej galaktyki, z dala od jej jądra. Ta mała planeta to nasza Ziemia, z biegunem otoczonym kręgiem zorzy polarnej. Cała planeta jarzy się w podczerwonych promieniach ciepła gwiazdy, o której rzadko myślimy, z gwiazdy zwanej Słońcem. Solar Max. W Irlandii jest prawie środek zimy. Niedługo słońce zacznie wędrówkę z powrotem ku północy. Na słońce czeka budowla z epoki kamienia, starsza niż egipskie piramidy. Nad wejściem widać tajemniczy świetlik zbudowany przez ludzi, którzy doskonale rozumieli, jak słońce porusza się po niebie. Wschód słońca w najkrótszy dzień roku, przesilenie zimowe. Tego dnia pierwsze promienie wschodu wpadają przez świetlik i biegną dalej, idealnie wzdłuż przejścia do pomieszczenia w samym centrum budowli. W ten niemal magiczny, lecz niebywale precyzyjny sposób słońce zaznacza początek nowego roku. To najstarsze pomieszczenie na Ziemi. Jest doskonale dopasowane do kierunku promieni słonecznych i stanowi najstarszy znaleziony dowód myśli naukowej. Nasze Słońce jest gwiazdą, jedną z miliardów. Świeci na niebie od 5 miliardów lat i będzie świecić kolejnych 5 miliardów. Dla nas stanowi wspaniałe źródło życiodajnej siły. W pobliżu bieguna letnie dnie nie mają końca. Słońce świeci o północy, a nowy dzień rodzi się z dnia, który się nie skończył. Można tam poczuć, jak Ziemia obraca się pod kopułą nieba.
Większość starożytnych cywilizacji uznawała słońce za źródło wszelkiego życia i oddawała mu boską cześć. Rytuały odprawiano z wielką uwagą, stawiając czasem kamienne znaki, by przekazać ową wiedzę kolejnym pokoleniom. W nieprzewidywalnym świecie tylko jedno jest pewne – słońce zachodzi, a potem wschodzi. Każde odstępstwo od tego wzorca wywoływało niegdyś przestrach, było jak zły omen. Słońce jest około 400 razy większe od Księżyca, lecz Księżyc jest 400 razy bliżej. Zatem przy tych rzadkich okazjach, gdy Księżyc przechodzi dokładnie między nami a Słońcem, jego krąg dokładnie zakrywa tarczę słoneczną. Zasłonięte przez Księżyc Słońce ukazuje tylko tajemniczą koronę. Ta niesamowita słoneczna grzywa potęgowała tajemnice zaćmienia i władzę ludzi, którzy potrafili je przewidzieć. Znamy zapisy zaćmień Słońca dokonane przez kapłanów astronomów w starożytnym Babilonie. Są tak dokładne, że dzisiejsi naukowcy korzystają z nich, by poprawiać programy komputerowe. Słoneczna brama w Tiwanaku w Boliwii. Miejsce kultu Słońca sprzed ponad 1000 lat. W pobliskich wysokich Andach leży jezioro Titicaca, a pośrodku jego wód wyspa Słońca. Jej skaliste wzgórze było kiedyś pokryte złotem Inków. To tu Bóg Słońca namaścił pierwszego Inkasa i posłał go na północ przez Andy, aby stworzył imperium, które urosnąć miało wielkie jak cała Europa. Powstało w nim wiele olśniewających miast, a pośród nich dawne Machu Picchu. Podobnie jak ludom pradawnej Irlandii, rolnikom z Imperium Inków potrzebny był dokładny kalendarz. Jeśli zbyt wcześnie obsadzili tarasowe pola, kukurydza zamarzłaby w ziemi. Jeśli zbyt późno, nigdy by nie dojrzała. W Machu Picchu stoi pewna, niepodobna do innych budowla, toreon. W łuku jego ściany widać otwór wykuty w miejscu dokładnie takim, aby pierwsze promienie wschodzącego w środku zimy słońca wpadły przez niego i dotarły idealnie do krawędzi rzeźbionej skały, zaznaczając pierwszy dzień inkaskiego roku. Najwyższa skała na Machu Picchu zwana jest punktem mocowania słońca. Inkowie wierzyli, że z tego miejsca ciągnie się wielka lina, która przytrzymuje słońce, gdy przemierza ono horyzont, jak rozbiegana lama. Starożytni Grecy wierzyli, że słońce było bogiem, który powoził po niebie rydwanem. Lecz blisko 2500 lat temu porzucili mity na rzecz bardziej racjonalnego obrazu kosmosu. Arystoteles nauczał, że świat jest okrągły i głosił teorię o Słońcu i planetach unoszących się w przestrzeni w kryształowych kulach umieszczonych wokół Ziemi jak rosyjskie matrioszki. Zakładał, że Ziemia jest centrum wszechświata, wprowadzając w błąd astronomów na wiele stuleci. Wszechmocny Kościół zdążył umieścić już Boga w arystotelesowym siódmym niebie. Katedra we Fromborku nad Bałtykiem.
Mniej więcej wtedy, gdy Kolumb wypłynął do Ameryki, młody astronom, obserwując drogę planet po niebie, zmagał się tu ze sprzecznościami w teoriach Arystotelesa. Według Mikołaja Kopernika nic się w nich nie zgadzało. Aż do chwili, gdy dokonał jednego z intelektualnych skoków myślowych wszechczasów. Słońce jest centrum Układu, a Ziemia zaledwie jedną z jego planet. Taki kosmos zainspirował człowieka, który był jednym z największych umysłów ludzkości – Galileusza. Galileusz jako pierwszy skierował teleskop w gwiazdy. Zobaczył, że Kopernik miał rację. Galileusz odkrył też, że Słońce nie było gładką kulą, jak mówiły dogmaty wiary, lecz że jest pełne plam, jak cera nastolatka. Słońce stało w centrum. Lecz Kościół nie zamierzał rezygnować ze swojej centralnej pozycji. Galileuszowi urządzono proces przed świętą inkwizycją, sądem, który mógł spalić go na stosie. Skazać go na każdy rodzaj tortur. Inkwizytorzy pokazali mu służące do tego narzędzia i groźba wystarczyła. Najbardziej szanowany uczony swoich czasów podpisał wyznanie, które, jak dobrze wiedział, nie miało sensu. Dogmaty wiary triumfowały. Katedrami nowego wieku stały się katedry nauki. Stworzono też nowe narzędzia, nie po to, by torturować, lecz by znaleźć nowe galaktyki, aby zajrzeć w Słońce. Z początku naukowcy byli w stanie dojrzeć jedynie niewyraźną, białą, widoczną w świetle tarczę, a czasami również serię tajemniczych, ciemnych plam, jakie niektórzy brali za chmury. Ziemska atmosfera przesłaniała i zniekształcała ów obraz. Lecz z czasem ogromne teleskopy słoneczne, jak Wielka Niedźwiedzica w Kalifornii, rozwiały wizję spokojnego, niezmiennego Słońca. Ludzie zastanawiali się, z czego Słońce się składa. Myśleli jednak, że nigdy się tego nie dowiedzą. Jest przecież odległe o 150 milionów kilometrów. Odpowiedź przyniosły kolory samego światła słonecznego. Każdy z pierwiastków, spalając się, pochłania swoją własną, wyróżniającą go barwę. Ciemną linią składa własny podpis na spektrum światła. Nasze Słońce składa się głównie z wodoru i helu, pewnych ilości węgla i żelaza oraz innych pierwiastków, takich, z jakich zbudowani jesteśmy my sami. Nie dziwi to jednak, skoro zrodziliśmy się z tych samych gwiazd. Aby wyjaśnić zjawisko zorzy, opowiedziano już setki historii.
Nikt jednak nie podejrzewał jej o związek ze Słońcem. Pewien ekscentryczny norweski badacz, Christian Birkeland, zbudował model Ziemi w szklanej skrzynce, podłączył go do prądu, stworzył pole magnetyczne takiej Ziemi i pokazał, jak elektrony ze Słońca mogą rozpalać ziemskie zorze. Przewidział, że identyczne zorze będą występować jednocześnie na obydwu biegunach. Birkeland miał rację, lecz na dowiedzenie jego teorii i na wiele innych odkryć trzeba było poczekać, aż mogliśmy udać się w kosmos. Przestrzeń kosmiczna obdarzyła nas nowym wzrokiem. Wszystko, co wcześniej przelotnie dostrzegaliśmy, mogliśmy teraz ujrzeć na nowo. W pewną burzliwą noc lecimy w stronę wybrzeży Australii. Zmierzamy na południe, nad Oceanem Południowym, w kierunku Antarktyki. To SOHO, powstałe w Anglii i we Francji na potrzeby Europejskiej Agencji Przestrzeni Kosmicznej. Przyrządy zbudowano w Europie i Stanach Zjednoczonych. Stację wystrzeliła NASA i zaparkowała ją 1,5 miliona kilometrów od Ziemi, w punkcie, w którym grawitacja ziemska dokładnie równoważy grawitację słoneczną. SOHO pokazuje nam Słońce, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Szeroki obiektyw. Obraz ma szerokość 48 milionów kilometrów. Słońce jest przesłonięte, więc możemy zobaczyć, jak w przestrzeń wystrzela jego korona. Tu oba obrazy połączono. Miliardy ton cząsteczek wyrzucone zostają w przestrzeń z prędkością 1,5 miliona kilometrów na godzinę, czasem bezpośrednio w stronę Ziemi. Ratuje nas przed nimi magnetosfera, niewidoczna tarcza magnetyczna, która chroni Ziemię przed śmiercionośnymi cząsteczkami wypluwanymi przez Słońce i inne gwiazdy. Ta słoneczna burza zepchnęła krawędź magnetosfery dwa razy bliżej Ziemi niż zwykle się znajduje, przez co przestały działać satelity i komunikacja radiowa na całym świecie, a we wszystkich urządzeniach, od transformatorów po rurociągi, napięcie wzrosło niebezpiecznie wysoko. Naprawy po ostatnim maksimum aktywności słonecznej kosztowały ponad $1 miliard. Sto lat temu kosmiczne burze mogły przejść niezauważone, lecz od czasu ostatniego maksimum słonecznego wystrzelono 2000 satelitów. Każda dziedzina życia naszej cywilizacji zależy od ich nieprzerwanego działania. Burze słoneczne mogą zniszczyć satelity, mogą też zabić astronautów.
Przy długich kosmicznych lotach niebezpieczna burza to nieunikniona pewność, zatem konieczne jest znalezienie skutecznego sposobu ochrony przed nimi. Na razie jednak jedyne, co możemy zrobić, to unikać okresów maksimum aktywności Słońca. Słońce ma południowy i północny biegun magnetyczny, podobnie jak Ziemia. Co 11 lat bieguny te odwracają się z niewyobrażalną gwałtownością. Szczyt tej aktywności nazywa się maksimum słonecznym. Ten 11-letni cykl może ulec zmianie, a nawet całkowicie zaniknąć. Około 1000 lat temu Słońce było niezwykle aktywne. To właśnie wtedy Wikingowie osiedlili się na nowym, zielonym lądzie, który nazwali Grenlandią. Tysiące z nich znalazły tam nowy dom, lecz wtedy Słońce uspokoiło się, a cykle słoneczne niemal zatrzymały na 100 lat. Temperatura spadła średnio o zaledwie 2 stopnie, lecz to wystarczyło. Zatoki skulut, ludzie głodowali, nikt nie przetrwał. Niedawno naukowcy odkryli, że słońca podobne do naszego mniej więcej raz na 100 lat wysyłają superrozbłysk. Taki superrozbłysk zniszczyłby połowę naszej powłoki ozonowej i wszystkie satelity. Mamy szczęście, że nasze Słońce wydaje się być bardziej stabilne niż inne. Niewielki statek kosmiczny TRACE przynosi nam obraz Słońca, który nadal trudno nam pojąć. Linie pola magnetycznego przeszywają powierzchnię i w kilka sekund wyzwalają tyle energii, ile świat zużywa przez milion lat. Na horyzoncie wznosi się góra, którą rdzenni Amerykanie nazywają Osią Nieba. To Kitt Peak w Arizonie, siedziba Narodowego Obserwatorium Słonecznego. Niewielkie teleskopy na pokładzie statku kosmicznego sprzężone są z ogromnymi teleskopami na Ziemi. Ich wspólna praca przynosi o wiele cenniejsze rezultaty, niż gdyby każdy z nich pracował oddzielnie. To jest tak zwana powierzchnia Słońca, warstwa, która ukazuje się w widzialnym świetle. Znajdują się w niej dwie plamy słoneczne, z których każda jest wystarczająco duża, by pochłonąć Ziemię. Za pomocą filtrów i komputerów możemy odsłonić warstwy Słońca, jak odwracamy kartki książki. Chcemy w ten sposób bliżej poznać siły, jakie kształtują nasz wszechświat i, co wydaje się pilniejszą potrzebą, jakie wpływają na ziemski klimat. Musimy szybko zrozumieć jak najwięcej. Opracowano zatem międzynarodowy program słoneczno-ziemski, który połączył satelity z siecią obserwatoriów i stworzył wielkie obserwatorium.
Zadziwiającym odkryciem był słoneczny śpiew. Gdy słońce sobie nuci, wybrzmiewają miliony czystych tonów, rezonując w plaźmie i ukazując nam pływy i prądy z niższych warstw. W laboratorium w Monachium trwają ostatnie testy satelity, który polecieć ma w sam środek słonecznej burzy. To jeden z czterech identycznych statków kosmicznych, zaprojektowanych tak, by leciały w szyku i robiły jedyne w swoim rodzaju trójwymiarowe zdjęcia kosmosu. Formacja statków tworzy w przestrzeni kosmicznej piramidę i monitoruje wszystko, co dzieje się w jej obrysie. Ta mała flota pozwoli nam zobaczyć niespotykany dotąd widok interakcji Słońca z naszą magnetosferą od fali dziobowej do odległego ogona. Gdy zbliżał się przełom tysiącleci, wszystko było gotowe, aby SolarMax 2001 stał się kamieniem milowym w badaniach pozwalających coraz bliżej poznawać Słońce. Popełniono jednak błąd w poleceniu wysłanym do SOHO. W ułamku sekundy SOHO z okrętu flagowego naszej floty kosmicznej stał się bezużytecznym kawałkiem zamarzniętego złomu. Załoga SOHO nie chciała jednak się poddać. Z całej Europy i Stanów Zjednoczonych naukowcy zjechali do Centrum Kontroli Lotów Kosmicznych NASA, aby wspólnie znaleźć sposób na uratowanie statku. Mijały miesiące, wypróbowano dziesiątki pomysłów. Wyglądało to, jakby próbować wędką podnieść łódź podwodną. A jednak wbrew wszelkim przeciwnościom do komputera w centrum kontroli dotarł sygnał. Delikatnie, bardzo powoli, drobne natężenia słonecznej energii roztopiły paliwo silników sterujących. Niewiarygodne, ale cały zestaw najważniejszych przyrządów okazał się wytrzymały na tyle, by przetrwać 3-miesięczne zamrożenie. SOHO z martwych wstał. W kraju, gdzie każdy skrawek ziemi jest na wagę złota, wokół świątyni w Ise rośnie 6 tysięcy hektarów dziewiczego lasu. To otoczony największą czcią przybytek w Japonii, świątynia bogini Słońca. Co roku cesarz oddaje bogini cześć. Nikomu oprócz cesarza i członków jego najbliższej rodziny nie wolno wejść do wnętrza. To sama bogini Słońca wyznaczyła kiedyś pierwszego cesarza Japonii. W ten sposób jednym z najbardziej rozwiniętych krajów świata nadal rządzi Król Słońce.
Co dzień rano ludzie podróżują do świętych miejsc i w ciemnościach czekają na codzienny cud. Każdy wschód słońca przynosi nadzieję. Dla niektórych to nadzieja, że nauczymy się tego, co potrafi nawet najmniejsza roślina, czerpania obfitości czystej energii prosto ze słońca. Ten samolot wznosi się na wysokość 25 km, dwa razy większą od tej, na której latają jumbojety. Zasila go wyłącznie energia słoneczna. Ustanowił nowy rekord świata i rzuca kolejne wyzwanie. Jak znaleźć tanie i praktyczne sposoby wykorzystywania słońca i słonecznych wiatrów, aby zapewnić niewyczerpane źródło czystej energii także maszynom na Ziemi? Maszynom, które w sieć życia wpasowałyby się tak naturalnie jak drzewa i kwiaty. W wysokich Andach trwa zima. Za chwilę wstanie świt przesilenia zimowego. Pierwszego dnia roku w kalendarzu Inków, a według innych kalendarzy także pierwszego dnia nowego tysiąclecia. Czas przygotować się na święto Inti Raymi. Pora oddać cześć słońcu.
Wersja polska na zlecenie Projekt DVD, Studio Sonoria. Tekst polski Justyna Gardzińska. Czytał Tomasz Knapik.